Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj sobie testujemy, sobie troszkę odsunę mikrofon, sobie testujemy nowe Seza do fizycznego Freezy Full Power, który jest naprawdę spoko i jest to Seza, który ma jakiś efekt na super ataku efekcie, więc zacznę od tego właśnie. Jego super atak efekt to jest zwiększanie defa o 30% na 3 tury, no. Super atak efektów Seza się nie zmienia, tak samo jak leader skilla. No i dobra, jeżeli przejdziemy sobie do pasywki, to wygląda następująco. Ki plus 3, atak 150%, atak 300% i def 150%, kiedy robi superkę, redukcja obrażeń 50% i startując od 5 tury, od wejścia postaci, redukcja obrażeń minus 10% z każdą minioną turą. Nie więcej niż minus 30, więc na początku mamy te 50% redukcji, spoko, podoba mi się. Def 150% i redukcja obrażeń 30% jako pierwszy ataker w turze, więc mamy zboostowanego defa i 80% redukcji na pierwszy strzał. Oprócz tego dodatkowy atak def 150%, jeżeli superka jest, jeżeli robimy superkę w drugim, trzecim slocie, jako ataker, wiadomo. Robi dodatkowy atak, jeżeli HP jest 50% albo więcej, więc to na start walki będziemy mieć. Jeżeli HP jest 50% albo mniej, startując od... HP 50% albo mniej, kiedy atakuje, robi kryta, jeżeli jest super class przeciwnik, albo jest effective against all types, jeżeli jest extreme class przeciwnik. Dodatkowe ki plus 12, atak 150%, kiedy jest pure sense przeciwnik. Ja tutaj głównie mu dałem dodge, trochę dyszynali, kryta mu nie dawałem, linki 10, no i no, ma sporo tych kategorii. Dobra, najpierw sobie przeklikam i myślę, że... w następnej turze sobie wywalę Janembę, bo chciałbym to tak rotację zrobić. Więc na start Freeza tutaj defensywnie nie wygląda najlepiej, ale mamy Big Bad Bosses, mamy supportę od Kid Buu, więc powinno być całkiem git. 110 koła to nie jest jakiś super wynik, no ale ta jego defensywa będzie naprawdę mocno wzrastać. No i teraz jak już przeklikałem, nice dodge, za 18,6 miliona w pierwszym slocie, w drugim slocie ma większy atak. No i teraz porobię jeszcze te additionale. Nie zwiększa sobie ataku podczas robienia superki, ale jak widać triple superka za 18 milionów to jest naprawdę świetny wynik. Dobra. Jeżeli chodzi o liderów 200%, to jest tak, Int Broly, AGL Broly, GT Duo, Carnival, Metal Cooler, Esther Cooler, AGL, Freeza, pierwsza forma, którego akurat nie posiadam, a tutaj byłby całkiem spoko rozwiązaniem. Mieliby linki w ogóle. Tarles, Ma Junior, Kale i Ginyu, więc liderów trochę jest, ale tych takich, co możemy korzystać, jest trzech. Tak bym powiedział na strzała pierwszego. Musiałbym sobie przypomnieć, potestować karty, jak to wyglądało. Dobra, wywalę sobie z następnej tury właśnie Janembę, ponieważ będę chciał go wpakować na pierwszy slot, Kid Buu by dał supporta na drugim slocie i by było pięknie. W sumie to na trzecim slocie. I w sumie dobrze się złożyło. Później będę mógł sobie wyfloatować właśnie Seza Brolasa, ponieważ on tutaj jest supportem. No tutaj akurat z jednym orbem, ale mniejsza z tym. Głównie tym razem chodzi o Freezę. O Int Brolasa się tutaj nie mam co przejmować. No i dobra. Tak to się prezentuje aktualnie z tym Freezą.
Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko opcja, ale wydaje mi się, że główne takie zastosowanie to właśnie z tym Pure Saiyan z przeciwnikiem, żeby był właśnie większy boost na atak. No jak widać, w pierwszym slocie już robił naprawdę dobry damage, a co dopiero jak wpakuje go na drugi slot. A, i teraz będziemy mieć jeszcze zmniejszoną redukcję obrażeń. Tam mieliśmy 80%, bo tam mieliśmy 30% redukcji jako pierwszy ataker i 50% redukcji z pasywki. Minęła jedna tura, druga tura, czyli to już będzie 30% redukcji. A minimalnie... Ile to może mu zostać? 20% redukcji z pasywki. Okej. Troszkę zapiałem, ale... Co tam? Okej. A, jeszcze kolejne intro. Dobra, Paragus tutaj wleciał. No i zobaczmy. Sekundę, tylko sobie zerknę. Tutaj Freeza aż na 300 koła wskoczył. Nice, okej. Naprawdę dobry wynik. Czy ty miałeś tego supporta jako trzeci? Tak, jako drugi, trzeci. No dobra. To wpakuję go na trzeci slot. Chciałbym pakować Kid Buu na pierwszy, no ale wolę nie ryzykować. Dobra, tutaj będzie jeszcze support od tego Brolasa. Później go sobie przetransformuję. Nie widzę na razie jakiejś potrzeby przetransformowania go. On tutaj jest głównie po to, żeby zapchać team jakimiś rozsądnymi kartami dobrymi. No okej, superka w tym slocie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Double digits. No i za 20 milionów z tym supportem jeszcze od Brolasa. Okej, tutaj znowu additionale. Drugi jeszcze skrytem był. Nice. Dobra, Kid Buu tutaj sobie powinien dać radę, a ja sobie jeszcze tylko na szybko zerknę, ile bije ten Goku w ostatniej fazie, bo w sumie nie pamiętam. 2 miliony? 2,5? Nie, 2,5 to chyba ten, co go jeszcze nie mamy na globalu. Okej. W sumie następna tura jest taka, co ja bym chciał, więc aktywuję sobie jeszcze teraz tego domaina i będziemy mieć zboostowaną następną turę dla Freezy. Dobra, mamy domaina. Ten następny Goku nie bije jakoś strasznie dużo, ale teraz mamy domaina i będzie następna tura naprawdę spoko, więc powinno być to w sumie jeden z wyższych wyników, jakie możemy osiągnąć. A, chwilę. Nie. Pomyliło mi się. Pomyliło mi się. Freeza nie jest w tej kategorii. Pardon. Freeza nie jest w tej kategorii, no ale dobra, domaina już odpaliłem, co mi tam szkoda. Jeszcze później zobaczę, na jaki event go może wezmę, bo raczej na jednym stage'u tutaj nie chcę kończyć. Kurde, wyleciało mi z głowy, że tak wygląda ten domain Brolasa. No dobra, niech będzie, mój błąd, okej, tutaj... Masakryczny damage. Okej, no i teraz tutaj ten AGL Broly. W sumie to jeszcze zerknę na jedną rzecz. Tylko sekundę. Sobie muszę kliknąć tak. Sobie kliknąć tutaj. Ja nie wykończę go? No dobra, jeszcze jeden atak, no spoko. To bym musiał wziąć ten... Domaina Agiel Brolasa. Dobra, ta rotacja powinna być naprawdę potężna. Tylko sekundę, jeszcze się upewnię, żeby nie było znowu przypału.
Tak, tak. Ten domain będzie tam zdecydowanie lepszym wyborem. Dobra. Freeza. No tutaj 200 koła. Lekko ponad. Zobaczymy, jak to teraz się zaprezentuje. Okej, okay, Odżana by się tutaj martwić nie muszę. Ma Dodge'a, ma jeszcze z pasywki unik na superkę. Szanse na unik na superkę. I w ogóle, więc Janemba tutaj raczej nie powinien aż tak zaszaleć. Okej. Okay. No właśnie, jeżeli chodzi o tego Freeza, to jest problem z jego linking partnerami, ponieważ inne karty, które się dobrze linkują z nim. O, 25. Nice. Inne karty, które się z nim dobrze linkują, to są właśnie inne karty Freezy, które no w sumie nie są już jakieś dobre, bo co nam zostaje? No AGL, Golden Freeza, LRK i ten Eza. I to w sumie tyle, no bieda, no jak patrzeć na tych linki partnerów. No ale dobra, teraz spróbuję wejść do jakiegoś innego eventu. Tutaj bardzo łatwo, szybko poszło, więc widzimy się za sekundę. Dobra, jestem już na stage'u, gdzie naszym przeciwnikiem jest Goku. Co prawda nie ma tutaj tego, że dostaje plus 7% z każdym otrzymanym atakiem, ale jest Freeza w pierwszym slocie, więc no zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Tutaj cała rotacja Seza właściwie. Support od Brolasa jeszcze nie jest aktywowany, ale już po to lecę i uwaga, uwaga. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Redukcja się nam zmniejszyła. Jedna superka, druga superka. I co dalej? No okej. A na ten super atak Freeza nam powie... Nie powiedział, że zdodżuje, ale okej. No problem. No problem. Okej. Tutaj lekki boost do tego ataku od Goku był. Ale jestem ciekawy, jak to będzie się prezentować. Następna rotacja jest z Brolasami. Mam nadzieję, że go nie wykończę. Tutaj Kid Buu dał lower death do tego. Ja raczej wykończę w następnej rotacji. No ale dobra, no... Ten Goku jednak zadaje jakiś damage i w ogóle to... Coś tam powinno być. A w sumie, no dobra, jest rotacja, w której, no, ciężko będzie, żeby paść. Plus, o właśnie, zapomniałem, Berserker. A to z ciekawości, jak i tak, to już nie ma znaczenia. Dobra, tutaj Janemba, co ty nam powiesz na to? Tutaj tylko superki są, dziękuję ślicznie. Dobra, czy ja mam jeszcze jakiś pomysł, żeby na jakiś stage go wziąć? Chyba nie do końca. Jeżeli przeżyje ten Goku tą turę, co jest mało prawdopodobne, to byłoby mile widziane. Nie, nie przeżyje, no tak. Antyszynale, kryty i reszta. Dobra, to chyba tyle, taki bardzo szybki materiał tym razem. Chociaż, kurde, kusi, żeby go wpakować przed jakąś normalną superką. Ile? On zyskiwał tylko atak na Pure Saiyans. Atak i ki. Więc mogę go wpakować na przeciwnika, który nie jest Pure Saiyans. I chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię, bo chcę zobaczyć, jak potrafi przytankować. Dobra, to tylko spojrzymy na ostatni super atak od tego AGL Brolasa. A jeszcze do jednego ostatniego eventu wejdę i powinno być ok. Dobra, to widzimy się znowu za sekundę. Okej, okay, to co robię jest trochę głupie, ale mam nadzieję, że superka będzie w pierwszym slocie. Reszta teamu praktycznie nie jest skonstruowana pod ten event, więc no... Sprawdźmy. Akurat superka w pierwszym slocie, bez dodża, okej. Ten Gogeta bije naprawdę mocno. Ale...
No właśnie. Czy ja przesadziłem, że ty chciałem go tutaj przetestować? No, super wyszło, super. Dobra, jak już sobie przetestowałem bardzo szybko na Gogecie, to sprawdzę jeszcze bardzo szybko na Janembie i tutaj rotację zostawię tak jak jest, nic nie będę zmieniał. Tech Broly i tak tutaj nie może atakować, a ten Int tutaj na koniec poleci. No, praktycznie 3 miliony superki. Widać, damage jest zdecydowanie mniejszy. Ale jestem ciekawy ile wyjdzie. Okej. Wow! Okej. Dobra, podoba mi się to. Dobry. Okej, no to dobra, to już sobie polecę trochę dalej. Brolas, nie wiem czy to tutaj przeżyje, Kid Buu, nie wiem czy tutaj przeżyje, Teemu nie zmieniałem, mógłbym zmienić i zwiększyć swoje szanse na przeżycie, ale już to mam, jakby to powiedzieć, no wywalone. Po prostu ja chciałem zobaczyć jak Frieza zareaguje na superkę. No i to był jeszcze Frieza w pierwszym slocie, gdzie właśnie miał oprócz tej zwiększonej redukcji, miał jeszcze zwiększone statystyki do defa, więc powinno być całkiem okej. I trzeba też zwrócić uwagę, że to była pierwsza tura, więc nie miał... Nie, co ja gadam, tfu! Była pierwsza tura, ale Janemba zrobił superkę po tym, jak Frieza zaatakował. Dobra. Teraz to, co bredzem, nie jest chyba do końca bredzeniem, skoro chyba ma sens. Dobra, cyk. A w sumie jestem ciekawy, ile Broly tutaj będzie miał. Taka ciekawostka. Jeszcze tą następną turę, jakby się udało to przeżyć, chciałbym zobaczyć od Freezy i na tym bym już skończył. Okej. Kid Buu, u ciebie zostaje tylko Dodge. No dobra, no niestety się nie udało. No ale dobra, myślę, że to by było na tyle. Spoko, że na tym Janem by się udało szybko pokazać. No to dobra, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, link do Discorda jak zawsze w opisie, nie macie subskrypcji, to zostawcie subskrypcję jak chcecie, łapeczka w górę, ta sama sprawa, i do następnego, i jak to zawsze, miałe.